Witaj. Czy to powiem, jak tak naprawdę wygląda droga do sukcesu, droga na szczyt, czy droga do spełnienia swoich marzeń? To nie jest tak, że wszystko dostajesz. Czasami będziesz siedział sam w szatni, sam na trybunach, sam na boisku, czy w innym pomieszczeniu, gdzie będziesz siedział tylko ty i twój cień. Nie będzie wokół ciebie sztabu, nie będzie wokół ciebie kibiców, nie będzie wokół ciebie rodziny. Właśnie to jest ta chwila, która spowoduje u ciebie to, tak naprawdę, jak mocno czego pragniesz. Jak mocno pragniesz tego, aby dojść na szczyt, jak mocno pragniesz tego, aby spełnić swoje marzenie, jak mocno pragniesz tego, aby cel, który założyłeś, był przez ciebie osiągnięty. Bo wiedz, że każdy krok, jaki wykonasz, nie jest zależny od sztabu. Każdy krok, który pójdziesz dalej, nie jest zależny od kibiców. Czy każdy krok, który zrobisz, aby przeskoczyć jeszcze dalej, nie jest zależny od rodziny. Wiesz dlaczego? Dlatego, że w każdym tym kroku musisz podejmować świadomy krok, świadomy ruch, tylko po to, aby to, co założyłeś, czy założyłaś, spełnić, zrobić i pójść dalej. Ale pamiętaj, życie, które mamy, jest zależne tylko ode mnie. Ten krok, który stawiam, stawiam ja. Nie sztab, nie kibic, nie rodzina. Ja. Cel, marzenie, czy nawet założenie. Twoje. A wtedy na spokojnie siądziesz, co pomyślisz, jest ich pełno. Bo gdy przechodzisz pewien etap dojścia na szczyt, zaczynasz rozumieć, że gdy wygrywasz, są wszyscy, gdy przegrywasz, nie ma nikogo. I nieważne, w której stronie będziesz, wszystko co robisz, zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkich Was pozdrawiam. Administrator osoby prawnej Andrzej Wojciech, trener legalny mistrz. Pozdrawiam.